sumie to zjadłbym pieroga. Mówisz? Za kim tam patrzysz za tym oknem? Za aniołem? Tutaj siedzi. A kurwa. Kol, ty się dobrze czujesz? Nie umarłeś mi na przypadkiem? Weź, czekaj, sprawdź. Poczekaj, sprawdzę. Czekaj, ale do temperatury nie masz, o co ci chodzi? Czym ty to sprawdziłaś, palcem? Tak, przyłożyłam ci rękę do twarzy. Prawie źle, to jest 36 stopni? Tak. Bo chyba mam więcej. Ale wiesz, że jakbyś miał więcej niż 40, to byś zdechł. Nie. Tak. No ale jestem taki hot, że muszę mieć więcej niż 40. Czy to jest tak gorące, czy to po prostu ty? Jak ja? Ja mam normalną temperaturę. Chcesz, to skoczę po termometr do tych pilotów, czy... Skocz mi po kanapkę, bo jak gdybyś była kanapką, to nazywałabyś się McBeauty. O Boże, to ja chyba jednak idę za tych pilotów. Ej, tutaj na internecie pisali, że to fajne, że to się uda. Macie ten termometr? O, dzięki. O, to jest... Masz tu pod pachę. Całkiem... Czekaj. Uwielbiam! Dobra. Całkiem ładnie pachniesz. Przypomina mi to zapach kawy o poranku. Ej, ale lewy chyba już tego nie nagrywa, jak zaczęliśmy się śmiać, nie? Nie, cały czas. A ty się wyczekaj, powiedz to raz jeszcze. Nawet całkiem ładnie pachniesz, przypomina mi to zapach kawy o poranku. Wiesz co, masz termometr, masz, połóż tego pod pachę. I wtedy porozmawiamy, dobra? Mogę zrobić coś innego z tym. Założę się o 20 zł, że nie pójdziesz ze mną na randkę. Okej, idę z tobą na randkę. No i wygrałem 20 zł. Nie, 20 zł.